Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy nad polskim morzem, a to jest Cypelek Helu. Jest pięknie. Słoneczko świeci, piękna pogoda. Próbujemy zejść. Tu jest takie strome zejście. Nie wiem, chyba nie będzie łatwo. Ale to i tak jest najłagodniejsze zejście, jakie widzę. Żeby być bliżej morza. Pusta plaża. Piękna, ogromna, szeroka. No jest fantastycznie. Kochani, w tak pięknych okolicznościach muszę wam powiedzieć, co sama odkryłam i co bardzo mi pomogło. Prawidłowe oddychanie, głębokie, przeponą, świadome, niezwykle ważne. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, ale kiedy odczuwamy coś bardzo intensywnie, na przykład wielki niepokój, zdenerwowanie, stresowe sytuacje, wtedy przyspieszamy oddech, czasami nawet wstrzymujemy oddech i instynktownie go spłycamy. To co ważne, świadomie i umiejętnie sterując oddechem, możemy wpływać na stan naszego ciała i umysłu. I zobaczcie, jak teraz wszystko sprzyja ku temu, żeby oddychać głęboko, świadomie, wyciszyć się, skoncentrować i wziąć z tego powietrza, akurat tutaj nad morzem również skorzystać z tego, że możemy wdychać jod i skorzystać z tego, co najlepsze dla nas. O, tam statek gdzieś płynie w oddali, możecie zaraz go zobaczycie. Ale wam teraz powiem, jak ja to robię. Bardzo ważne, żeby czuć ten oddech, możemy sobie położyć rękę na brzuchu i wdychając powietrze liczymy do 7, a potem powoli powietrze wypuszczamy i również liczymy do 7. I tak oddychamy. Tak, w ten sposób, prawidłowo oddychając, świadomie oddychając, możemy również wprowadzić się w stan medytacji. Wyciszyć się, uspokoić. Chwila dla was. Możecie spróbować teraz, a tam za chwilę będzie płynął statek. Nie wiem, czy wy go widzicie. Może go widać. Ach, jak jest cudownie. Tyle słońca. Tyle słońca, tyle jodu, szum morza. Relaks. Totalny odlot. Łabędzie przepiękne sobie pływają, falują cudownie na tej wodzie, ale są piękne. Słuchajcie, jest wiele powodów, żeby wybrać się nad morze, nad Bałtyk, inną porą roku niż latem. Mnóstwo. Przede wszystkim spokój, nie ma ludzi, bardzo niskie ceny, szerokie, piękne plaże, na których możecie być sami. Dużo jodu. Bo słuchajcie, nasz Bałtyk zawiera więcej jodu niż na przykład Morze Śródziemne lub inne ciepłe morza. Cudownie. A atrakcje też się znajdą, jak ktoś lubi przygody. Zobaczcie, co ja sobie tu przygotowuję. Wezmę kurtkę. O, rozkładam ją na piasku. I za chwilę się na niej ułożę. I można medytować. Mamy tutaj kopiec Kaszubów.
Symbolizuje on jedność społeczności kaszubskiej, a jego odsłonięcie nastąpiło w czerwcu 2013 roku. Symbolicznie uważa się, że tutaj jest początek Polski. Cztery takie schrony wybudowano w 1935 roku. Potężny żelbetowy blok został rozerwany wewnętrznym wybuchem w kwietniu 1946 w niewyjaśnionych okolicznościach. Pierwotnie stanowisko znajdowało się około 100 metrów od brzegu zatoki. Zobaczcie, jaki fajny domek. Proszę. Ładnie w oknach tutaj lalki. Jakie piękne. I taki ogródek z krasnalami, ślimakami, muchomorami. Jak fajnie to wygląda. Tak wygląda hal przed sezonem. Proszę. Mamy pokoje do wynajęcia. To jest bardzo blisko symbolicznego początku Polski, czyli Cypla. Co my tu mamy? Kolejna restauracja, ale ta wygląda na zamkniętą. No nie wszystkie są pootwierane, ale trochę tak. Coś da się wybrać. Myślę, że tutaj jest otwarte, ponieważ menu jest wystawione. Tak to wygląda. To, co warto wziąć pod uwagę, będąc w Helu, to Morskie Laboratorium Rybackie, pierwsza polska placówka naukowa na usługach rybołówstwa. Morskie Laboratorium Rybackie w Helu powstało w 1920 roku. Tutaj mamy Muzeum Rybołówstwa, no ale na razie jest zamknięte. Jestem w Gdyni, zupełnie nieoczekiwanie. Już byłam w drodze z Helu do centrum Polski, ale ze względu na bardzo duże bóle głowy jednak taki przystanek przyda mi się. Odpoczynek, przy okazji zwiedzę to piękne miasto, które jeszcze 100 lat temu było wioską rybacką, a teraz jest wielkim kurortem i z powodzeniem konkuruje z takimi miastami jak Sopot czy Gdańsk, z którymi tworzy Trójmiasto. Pokażę Wam pokój w Willi Vincent w Gdyni, bo naprawdę bardzo mi się tutaj podoba. Proszę, tutaj są dwa pojedyncze łóżka. Pokój naprawdę dosyć przestronny. Tutaj taka szafka, gdzie można powiesić kurtkę, położyć swoje rzeczy. I właśnie łóżka. O! I tutaj cały zestaw, czajnik, kubki, dwie wody. Można sobie zrobić herbatę, kawę. Też dostajemy mapkę. Proszę. Tutaj jest mapa. I atrakcje również wypisane, co można zobaczyć w okolicy. Wyjście na balkon nawet jest. Wejdziemy sobie na balkon. Proszę. I jesteśmy przy samym morzu.
Tutaj wystarczy przejść na drugą stronę tej ulicy i już jest morze. Parking jest troszeczkę dalej, bezpłatny. Nie przy samej willi, tylko troszeczkę odrobinę dalej. W bocznych uliczkach też można bezpłatnie parkować. No i wchodzimy jeszcze raz do pokoju. I jest telewizor. Łazienka. Również bardzo miła, prysznic. Można tylko przez internet zabukować pokój i później dostaje się SMS-em instrukcję, jak wejść. Kod zostaje podany nam, klucz jest w drzwiach. Wszystko jest zdalnie. Można zamówić też śniadanie, które zostanie przyniesione do pokoju. Także polecam serdecznie. Villa Vincent, Gdynia. Hej! Cześć, mały! Cześć, cześć! To był bardzo krótki wyjazd nad morze, kilkudniowy, ale słuchajcie, jeżeli ktoś ma bardzo długą drogę samochodem tutaj na północ Polski, tak jak ja, ponad 5 godzin, gdzie ja akurat musiałam sama kierować, to myślę, że warto jednak wybrać się na trochę dłużej, żeby rzeczywiście zregenerować siły, wypocząć, zrelaksować się, wyluzować. Noclegi poza sezonem znajdziecie już od około 50 zł na pewno. Jedzenie w restauracjach, jak to w restauracjach, nie jest najtańsze, natomiast wszędzie znajdziecie supermarkety i ewentualnie możecie coś przygotować sami. Ja się już żegnam z Wami. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!